Adam Ślusarski. Witam w programie Po stronie prawdy. Szanowni Państwo, próby obejścia zakazu handlu w niedzielę to temat naszego dzisiejszego programu. Naszym gościem jest pan Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Handlu NSZZ Solidarność. Witam serdecznie, panie przewodniczący. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie przewodniczący, próby obejścia zakazu handlu w niedzielę. Jest taka zasada, że co nie zakazane, to dozwolone. Wiemy, że rzeczywistość prawna ma to do siebie, że jest bardzo ciężko zapisać dokładnie każdą działalność ludzką, każdy jej aspekt, tak aby to, co chce się zakazać, nakazać lub dozwolić, aby było w tak zwanym duchu prawa, w duchu intencji ustawodawcy. Uchwalono tenże zakaz handlu w niedzielę. Można by nazwać może nie tyle zakaz handlu w niedzielę, co danie wolnego pracownikom handlu, bo to też by tak trzeba od tej strony zacząć. I można powiedzieć, ten konsensus został przyjęty, został zastosowany, ale okazuje się, że nie wszyscy chcą się do tego dostosować i szukają tak zwanych kruczków prawnych, które można powiedzieć wysadzają w powietrze taką ustawę o daniu wolnego pracownikom handlu w niedzielę. Tak, zgadza się, proszę Państwa. Tutaj obchodzenie tej ustawy no, od samego początku miało miejsce, ale ja wrócę do historii, kiedy żeśmy tworzyli tą ustawę, kiedy powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Proszę sobie wyobrazić, żeby stworzyć ustawę, nie mieliśmy definicji prawnych w Polsce obowiązujących w handlu, bo takich nie było, żeby się nimi posłużyć. A więc musieliśmy do ustawy wpisywać definicje i je dopiero tworzyć tak naprawdę z niczego. Przez wiele lat, bo od okresu transformacji, handel rządził się wolną amerykanką, można powiedzieć. I to było bardzo trudne. Próbowaliśmy określić wszystkie zasady, kto może czy nie może handlować, a więc te również wyjątki tam się znalazły. No i cóż, sieci, które międzynarodowe, które były przeciwne tej ustawie, od samego początku cały czas próbują w jakiś sposób obchodzić. Próbują, chociaż dzisiaj powiem, że te wielkie sieci międzynarodowe szanują to prawo, bo żadna z nich na razie się nie otwarła, ale jak to długo będzie trwało, tego nie wiemy. Dlaczego od początku cały czas wnioskujemy do rządu, do parlamentarzystów, do marszałka prosiliśmy o to, żeby znowelizować ustawę, żeby te wszystkie wyjątki, które znalazły się w czasie prac komisji sejmowych, jak na przykład placówki pocztowe, żeby to wszystko usunąć z ustawy lub definicją uregulować, taką definicją faktyczną. Bo dzisiaj cóż się stało? No, mamy wpisane, że placówka handlowa może handlować w niedzielę. Myśmy uważali placówkę handlową jako, przepraszam, placówkę pocztową, mówimy o placówce pocztowej, że może handlować w niedzielę. Myśmy uważali tą placówkę pocztową jako placówkę usługową, a nie detaliczną, nie handel detaliczny. No tak się nie stało. Dzisiaj wiele sieci podpisuje umowy z operatorami pocztowymi, nie mylić z Pocztą Polską, i w ten sposób staje się placówką pocztową. Jak Państwo wiecie, pierwsza to była Żabka, naklejała sobie na drzwiach przy wejściu, że jest placówką pocztową. No tak naprawdę tam można tylko albo złożyć paczkę, albo ją nadać, i to jeszcze musi być wcześniej elektronicznie zrobione, albo ją odebrać bezpośrednio. A więc te usługi pocztowe tutaj są ograniczone jedynie do przekazu tych paczek, które wcześniej elektronicznie zamawiamy, a więc dokonujemy tej transakcji tak zwanego e-handlu. A więc to jest naprawdę przez te placówki handlowe udawanie
tej Poczty Polskiej to jest no karygodne, niezgodne z intencją ustawodawcy. To znaczy właśnie, panie przewodniczący, doprecyzujmy właśnie, to jest niezgodne z intencją, bo z prawem jak najbardziej, bo no, tak jak powiedziałem na początku, tylko pytanie, do czego my tutaj dochodzimy i co to ma tak naprawdę na celu, bo tak patrząc tak logicznie, no jeśli nie zrobię zakupów w niedzielę, no to przecież cóż te placówki handlowe ogólnie stracą? Pójdę, kupię więcej w poniedziałek albo nakupię więcej w sobotę, czy w tygodniu zamiast jedną zgrzewkę wody, to kupię sobie dwie, tak? Czy zamiast jedną butelkę jakiegoś napoju kupię sobie trzy, no i mam. Trzeba to też wiedzieć, no bo tu przecież intencją jest nie tylko kwestia religijna, ale kwestia tego, żeby pracownikom, ludziom, którzy pracują tam, to nie tylko są panie przy kasach, to są również wiele, wiele innych osób tak naprawdę, które musi wtedy tak naprawdę spędzać czas w pracy, zamiast mieć ten jeden dzień wolny, ponieważ inni, chociażby urzędnicy, szkoła, mają wolne, więc można by się spotkać, a tak no nie ma jak po prostu, ponieważ no, muszą być te osoby w pracy. Taki podam przykład, mówię, to może nie jest nic związane z religią, ale jesteśmy państwem katolickim. W jednej z sieci, nie będę wymieniał nazwy, taka promocja bardzo ciekawa, ciepłe wędliny. Powtarzam, ciepłe wędliny, czyli takie, no jak są ciepłe, no to dzisiaj by trzeba je, prawda, smakować, kosztować. No akurat w piątek proponują. Nie wiem, czemu to tak jest akurat, no ale no tak to jest. Tyle innych dni tygodnia, tutaj tego nie można rozwiązać. Ale wracając do naszego tematu. Panie przewodniczący, jest konkretny wyrok sądowy w tej sprawie, który ja mam wrażenie, że jest przedstawiany... No nie wiem, jak kot ogonem. Proszę nam powiedzieć o tym wyroku więcej i co w tej sprawie. Tak, ja jeszcze dokończę ten wątek właśnie obchodzenia tutaj poprzez placówki pocztowe, bo proszę Państwa, intencją naszej ustawy było to, żeby mogły małe sklepy, ci polscy przedsiębiorcy, żeby mogli handlować, którzy staną sami za ladą z najbliższą rodziną, żeby pracownicy mogli w ten dzień odpocząć po ciężkiej pracy, a zauważmy, dzisiaj jest to naprawdę bardzo ciężka praca, stresująca i pracownicy sobie naprawdę cenią ten dzień wolny, cenią tą niedzielę, że mogą ją spędzić z rodziną i taka była intencja. A jeśli chodzi o tych drobnych przedsiębiorców, którzy mieli sami stanąć za ladą, dla nich to też miała być szansa na odrobienie tygodniowych strat, bo dzisiaj konkurować z międzynarodowym handlem, z tym globalnym jest bardzo ciężko. I niedawno mieliśmy udział polskiego rynku w sprzedaży 50%, a więc rodzimego rynku handlowego. Dzisiaj mamy tylko 20%. Za chwileczkę będziemy w sytuacji, tak jak Francja była, że nie będziemy mieli polskich sklepów malutkich, w których możemy wyjść i za rogiem kupić coś. No te sieci, które tworzą się, to są wszystko sieci międzynarodowe. I wracając do pana pytania, jeśli chodzi o decyzję Sądu Najwyższego sprzed wczoraj, to no, faktycznie media opierają się dzisiaj tylko na ustnym tutaj uzasadnieniu sądu. Czekamy na uzasadnienie Sądu Najwyższego na piśmie, ale to troszeczkę potrwa. No i są takie również interpretacje z przekazu medialnego. Ja powiem w ten sposób, że to, co sąd orzekł najwyższy przedwczoraj, to wynika, że odwołuje się przede wszystkim, to jest bardzo ważne, do naszej ustawy, do zapisu ustawy, a w ustawie jest mowa, że wyjątek może być podjęty w przypadku przeważającej działalności, bo chodzi o sprzedaż na przykład kwiatów czy tam papierosów w niedzielę. I ja to wyjaśnię, żeby było bardzo zrozumiale, na przykład na sklepie spożywczym, który do tej pory wpisał sobie w KRS
w Krajowy Rejestr Sądrowy i w REGON działal, że prowadzi sprzedaż ciastkarsko-piekarniczą, która jest zwolniona ze sprzedaży, a tak naprawdę to był sklep spożywczy. I służby kontrolne, Państwowa Inspekcja Pracy, no miała trudności faktycznie z określeniem, czy ta przeważająca działalność to jest sprzedaż no, całego sklepu, czy ta piekarniczo-ciastkarska. Stąd te zapytania do Sądu Najwyższego i z tego wynika, że ja też tutaj bazuję na tym przekazie medialnym, że decyzja, liczy się decyzja wpisu do KRS-u, do REGON-u, gdzie jest wpisana ta przeważająca działalność. I proszę Państwa, bardzo ważne, ta informacja musi być zgodna z prawem. Wpis musi odpowiadać rzeczywistości, bo gdy nie będzie odpowiadał rzeczywistości, to jest to złamanie prawa, na to są również sankcje. A tak naprawdę chodzi o to, żeby ci przedsiębiorcy nie zatrudniali w niedzielę pracowników, bo cały czas chodzi o to, żeby nie zatrudniać pracowników, żeby pracownicy mogli ten dzień spędzić z rodziną, z najbliższymi, bo taki był cel. A nie bójmy się, że sklepiki małe będą nieczynne, bo na pewno tą lukę wypełnią polscy przedsiębiorcy, tak, sklepikarze, panie którzy otworzą sklepy w niedzielę. Dokładnie o to chodzi, bo tu trzeba chcieć zrozumieć tą intencję ustawodawcy. Ona miała na celu dać pracownikom handlu po prostu wolne w ten dzień, nie właścicielowi sklepu. Właściciel sklepu, jeśli sam chce, to jest jego wolna wola, chce, idzie i sobie tam staje za ladą i sprzedaje. Chce, to nawet może wtedy paczki przyjmować i wydawać pocztowe. No ale jeśli próbuje się w ten sposób obejść ustawę i mimo wszystko zatrudniać pracownika, no bo on będzie przecież paczki jeszcze pocztowe czy tam kurierskie wydawał, ale przy okazji sprzeda i chleb, i kolej, i wszystko inne, no to przepraszam, no to jest sprzeczne wtedy z tą ustawą, z tym jej duchem, no bo tam akurat takiego kruczka prawnego nie zapisano. No jeśli, no nie wiem, ktoś wpadnie na jakiś jeszcze inny pomysł, zapisze sobie w tym KRS-ie, że również usługi pogrzebowe czyni, no to też wtedy będzie, że tak powiem, pomiędzy trumną w prawo i w lewo jeszcze sprzedawał bułeczki, tak, w sklepie. No, rzeczywistość jest tak, że nie da się wszystkiego w niej zapisać. Myślę, że powinno być to zrozumiałe. Zapytam w takim razie jeszcze tak, abyśmy mieli jasność. Jak pan odczytuje wasze środowisko, wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie? Ja uważam, że o ile się potwierdzą te doniesienia medialne, to ten wyrok jest przejrzysty, jest dobry, bo odwołuje się do ustawy i tak jak powiedziałem, żeby otworzyć sklep w niedzielę i prowadzić działalność handlową w niedzielę, to ta działalność musi być zgodna z ustawą, a więc te wyjątki, tak jak tam są zapisane sklepy piekarniczo-ciastkarskie, czy na przykład kwieciarnie, które mogą być otwarte, muszą być w rzeczywistości tymi sklepami, a nie udawanie sklepów i jakby tutaj próbowanie się zasłaniać za jakąś działalnością, czy na przykład wprowadzić no, parę bukietów do sklepu spożywczego, bukietów z kwiatami i próbować udawać sklep tutaj kwiaciarnie. A więc myślę, że ten wyrok tutaj wyeliminuje te kwestie. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Wcześniejsze orzeczenia mówią, że to ma być sprzedaż ilościowa, a nie wartościowa, to też bardzo ważne, bo w przypadku na przykład sprzedaży tytoniu to są bardzo duże kwoty, a ilościowo no, to już jest mniej, bo na przykład sklepik malutki spożywczy, a mamy taką sieć amerykańską, która mogłaby bazować na tym, udowodni, że sprzedaż tytoniu jest przeważająca w tym momencie, jeśli chodzi o wartość. Bo czasami takie przypadki miały miejsce i liczy się również nie w przypadku prowadzenia działalności handlowej nie dany sklep, ale cała firma.
To też jest klarowne wyjaśnienie. Panie przewodniczący, jesteśmy nauczeni w naszej cywilizacji tego, że jeśli w sposób demokratyczny wyłaniamy władzę i te władze nas reprezentują i coś ustalają, jakiś porządek prawny, to wszyscy jesteśmy zobligowani do tego, aby ten porządek prawny przestrzegać. Bo tak, że tak powiem, taki mamy ustrój, tak społecznie tego oczekujemy. No bo gdybyśmy każdy z nas miał, przepraszam za wrażenie, kombinować, no to można, oczywiście, że można i można by na czerwonym świetle przechodzić metr obok przejścia dla pieszych i powiedzieć, że ja nie przeszedłem na czerwonym świetle, tylko przeszedłem przez drogę w miejscu niedozwolonym, tak? No można kombinować, jak tylko się chce, tylko że po to są te przepisy prawne, po to jest ten porządek prawny, abyśmy społecznie mogli funkcjonować, aby to wszystko nie kolidowało z prawami innych osób. W tym wypadku prawo pracownika do tego, aby miał tą wolną niedzielę, jest no, usankcjonowane. I obchodzenie tego, można powiedzieć, jest takim naśmiewaniem się nie tylko z parlamentu, ale i z wszystkich nas, obywateli. I nie liczenie się w ogóle z drugim człowiekiem, ze społeczeństwem, ze społecznością, a tylko i wyłącznie patrzeniem na ten swój zysk, który, tak jak powiedziałem, on wcale nie jest mniejszy z tego względu, że przez jeden dzień taki sklep będzie no, zamknięty. No, no, myślę, że to nie jest aż takie wielkie utrudnienie. Tak, panie redaktorze, ma pan rację. Tu jest pokazana słabość państwa w tym przypadku, bo intencją ustawodawcy była wolna niedziela i prawo do odpoczynku w tą niedzielę, a wyjątki no, były zapisane w jaki sposób, czy mniej udolny bardziej. I dam przykład. Proszę państwa, w Niemczech ustawowo, a więc w konstytucji jest wpisane ta wolna niedziela, a więc to ta cisza w niedzielę. I tam jedna, parę lat temu to miało miejsce, jedna sieć handlowa w Berlinie otwarła sklepy w niedzielę i umieściła na każdym z produktów, że odzieżowych, bo to nie tylko pamiątki były, odzieżowe produkty, że to jest pamiątka z Berlina. I udawała sklep z pamiątkami, bo te mogą być czynne. Proszę państwa, otrzymała tak dużą karę, że no, gdyby powtórzyła tak naprawdę ten proceder w innym mieście, czy nawet w Berlinie, no to musiałaby się zwinąć. A my tolerujemy to. Ale w Polsce tak było przez lata. Proszę zauważyć, przecież sieci nie płaciły podatków, majestacie prawa wyprowadzała je z Polski. Jak traktują pracowników? My jesteśmy tylko w Polsce wyrobnikami, tanią siłą roboczą. Pracujemy czterokrotnie niższe wynagrodzenie. Jesteśmy obciążeni pracą również dwu, trzykrotnie więcej, a więc ten sam pracownik w Polsce jest bardziej wydajny niż ten w tej samej sieci w Niemczech czy we Francji. To pokazuje, że naprawdę jest wiele do uregulowania. A więc jeśli chodzi o warunki pracy, bo ta niedziela, którą udało nam się ustawowo zagwarantować, to jest tylko naprawdę namiastka tego, czego pracownicy oczekują, a my jako związkowcy oczekujemy podobnych standardów pracy, jak te, które funkcjonują na Zachodzie, bo bez interwencji państwa i bez pomocy państwa tego się nie da zrobić, bo my dzisiaj jako związki zawodowe i strona pracownicza jesteśmy stroną słabszą i zapewnienie tutaj pewnego dialogu, którego nie ma, jeśli chodzi o branżę handlową, to jest podstawowe, powinno być podstawowe prawo, które będzie wspierane przez rząd, a nie jest wspierane przez rząd. I tutaj mamy bardzo, bardzo dużo żalu dla rządzących, bo w czasie pandemii, proszę zauważyć, pracownicy zostali tak naprawdę zostawieni sami sobie. Do sklepów wchodziły ilości, szczególnie mam na myśli te sklepy spożywcze, dyskontowe.
tam każdy wchodził. Naprawdę te limity były z sufitu, bo nie odpowiadały do powierzchni sprzedażowej. A więc myśmy o tym wszystkim wskazywali. Procedury bezpieczeństwa to naprawdę kpina, bo pleksy, które były z jednej strony, nie dawały tego bezpieczeństwa, bo do dzisiaj tak jest, że przecież pakując towar, płacąc, mamy tą styczność z ekspedientką. A więc to dzisiaj pracownicy są naprawdę narażeni ciągle na ryzyko utraty zdrowia, a nawet i życia, bo takie przypadki miały miejsce. Nie otrzymują żadnych dodatków za tą pracę w trudnych warunkach w czasie pandemii. A więc ci wielcy, mam tu na myśli te sieci, które na pandemii robią dzisiaj duży biznes, tak naprawdę nie chcą się podzielić tym zyskiem i wykorzystują. Jeszcze mało tego, w wielu sieciach są zwolnienia, są redukcje etatów, a więc to jest bardzo niepokojące, co ma miejsce, bo te przeciążenie, to wykorzystanie pracowników jest bardzo duże. Panie przewodniczący, pan mówił o tym, że na pandemii też, można powiedzieć, użyję takiego słowa, obłowili się. Oczywiście nie wszyscy, ale pamiętamy te sytuacje, gdzie można powiedzieć, jest kataklizm, pojawia się pandemia, wszyscy płyniemy na jednej łódce, a niektórzy próbują sobie, że tak powiem, z tej łódki wyjąć szalupę, sprywatyzować ją i brać duże pieniądze za to, że mam łódkę. O co mi chodzi? Jeśli są ceny i wzrost tych cen nie jest uwarunkowany niczym, to znaczy potrzeba podniesienia ceny, marży, tak? No bo na przykład sklep ma problem z zaopatrzeniem się i musi kupować po wyższej cenie, no to wiadomo, że i na półce będzie ta wyższa cena. A w tym wypadku pamiętamy, że niektóre sklepy, sieci zakupiły z państwowych firm środki dezynfekujące i na rynku ich zabrakło, w aptekach ich zabrakło, więc podniosły ceny drastycznie po prostu. No, myślę, że to nie ma nic wspólnego z tym, że skoro wszyscy jesteśmy w stanie zagrożenia, to myślę, że tego typu zachowania to powinny być traktowane tak jak szabrownictwo w trakcie wojny. Tak, proszę Państwa, ale ja o tym mówiłem na antenie telewizji TVN już niejednokrotnie, że zbliżamy się do takiego punktu, że oddajemy całą kontrolę, jeśli chodzi o handel detaliczny i hurtowy, kapitałowi zachodniemu, międzynarodowym firmom. I one też rynkiem w Europie się dzielą. Będzie sytuacja taka w Polsce, że zostanie tylko kilka tych dużych sieci międzynarodowych i one nam zaczną dyktować warunki. I to jest bardzo niepokojące, bo my nie będziemy mieli żadnych instrumentów do tego, żeby przeciwdziałać temu. Oddaliśmy cały hurt. Właśnie u pana w programie mówiliśmy parę miesięcy temu o tym, żeby trzeba zbudować tutaj holding spożywczy, żeby pomóc rolnikom, ale też i na tej bazie stworzyć dystrybucję i wesprzeć tych polskich przedsiębiorców, a więc tych handlowców, tych sklepikarzy, którzy dzisiaj nie mają gdzie zrobić tych zakupów, muszą iść do międzynarodowego kapitału. Panie przewodniczący, to jest bardzo ważne, co pan mówi i dziękuję, że pan o tym przypomina, bo można powiedzieć, cóż z tego, jeśli ustawa spowoduje, znaczy, że będzie te wolne dla pracowników handlu w niedzielę, ale co z tego, jeśli mali, drobni sklepikarze, osiedlowy sklepikarz, czy na wiosce, czy gdzieś w gminie, przy drodze, no co z tego, jeśli jego ceny będą bardzo wysokie, bo on nie ma dostępu do hurtu, czyli nie ma gdzie zakupić produktu, aby go wystawić na półce, a ewentualnie jeśli ma gdzie zakupić, no to dla niego cena jest bardzo wysoka. Podam taki przykład, no jedzie kontenerowiec i tam jest ileś 10 kontenerów z jakimś produktem, jakimś dobrem i on idzie do wielkich sieci handlowych, a dla tego hurtu drobnego idzie parę tylko tych kontenerów i mówi się, no słuchajcie, jest bardzo mało, więc jak chcecie, to możecie kupić, ale za taką a taką cenę. No i ten sklepikarz, wiedząc, że musi mieć u siebie w sklepie również dany asortyment, bo inaczej kupujący powiedzą, no co ja tam pójdę, jak tam wiecznie nie ma tego, czego ja chcę, co ja chcę zakupić, więc on zgadza się na to i to zakupuje, ale musi dać wyższe ceny.
Ale proszę Państwa, dzisiaj właśnie ci polscy sklepikarze, oni nie mają możliwości poza giełdą warzywno-owocową zrobienia zakupów w polskich hurtowniach, bo tych już prawie nie ma. A więc są właśnie tutaj w jakiś sposób skazani na te międzynarodowe centra logistyczne, hurtowe. I to jest bardzo niebezpieczne, co powiedziałem, bo za chwileczkę zacznie nam się dyktować cenę artykułów spożywczych i będziemy, boję się, że możemy mieć wyższe ceny niż na przykład w Niemczech, a nasze dochody są 3-4-krotnie niższe. A więc to jest niebezpieczne. I proszę Państwa, niejednokrotnie o tym mówiłem, no się dzieje w ten sposób, że ci przedsiębiorcy w Polsce, bo mam na myśli wielkie sieci, będą dyktują właśnie warunki pracy, ale również i w przyszłości zaczną nam dyktować warunki cen, bo już się powoli tak dzieje. To jest bardzo, bardzo niepokojące. Tu rząd powinien z tego wyciągnąć wnioski i tak jak mówiłem, wesprzeć tych polskich sklepikarzy, to, co pan mówi, panie przewodniczący, kapitał, że już nie mają gdzie poza rynkami warzywno-owocowymi zakupić no, chemii, wszystkiego innego, tak, co też jest w tych sklepach, no to tak naprawdę mamy tak jakby taką wydmuszkę, która jeszcze jako tako funkcjonuje, ale jest skazana tak naprawdę na zagładę. No, i to tak, dopiero wtedy się wszyscy odczujemy i wtedy będą wielkie pretensje i problemy. Jak to? Dlaczego to tak jest? No, dlaczego tak drogo tak płacimy? Mówi się dużo o patriotyzmie gospodarczym, ale trzeba to realizować i to bardzo szybko, bo te czasy w czasie pandemii jeszcze są trudniejsze i tak jak my dbamy o to, żeby pracownicy byli odpowiednio traktowani, nie wykorzystywani, tak tutaj państwo powinien ten patriotyzm gospodarczy realizować, bo o wielu przedsięwzięciach się mówi, ale nie realizuje. Dziękuję, a panie rolnicy przewodniczący, również za nasz czekają na te działania. Panie przewodniczący, dziękuję za nasze spotkanie. No wreszcie mądrzy, czy też ci, którzy zostali postanowieni i ustanowieni na odpowiednich stanowiskach, zaczęli rozróżniać, co to jest handel, a co to jest usługa. Myślę, że też warto wrócić do dawnego nazewnictwa, kupiectwo. To też zupełnie coś innego, prawda? Tak. No ale mamy czasy zmiany języka, zmiany znaczenia słów i później nie umiemy się porozumieć. Każdy coś mówi, a co innego odbiorca rozumie. Dziękuję raz jeszcze za nasze spotkanie. Naszym gościem Dziękuję. Był pan Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Handlu NSZZ Solidarność. Był to program Po Stronie Prawdy. Adam Ślusarski. Dziękuję za uwagę.